Państwo, jesteśmy tutaj przy wejściu do MCK. Zobaczcie, jaka kolejka, zobaczcie, ile ludzi dzieje się i tu bardzo dużo się dzieje. Wszyscy chcą wejść na FitLife Expo. No i za momencik dowiemy się, dlaczego chcą wejść i pojawić się w tym właśnie miejscu. Panowie, króciutka, szybciutka rozmowa, patrzymy do kamery. Panowie się nazywają? Kamil i Wojtek. Kamil i Wojtek, panowie, co was tutaj najbardziej ściąga, co jest dla was najbardziej interesujące i najciekawsze podczas tej dwudniowej imprezy? Wszystko. Wszystko, ale co, bardziej Diamond Cup, bardziej zawody kulturystyczne, czy może bardziej zawody strongmanów, albo na fitness przyszliście? Zawody kulturystyczne. Zawody kulturystyczne. Jak dowiedzieliście się, że po raz pierwszy w Polsce Diamond Cup się pojawi, to jaka była wasza reakcja? Super, musimy przejechać, część samochód i jechać, no i tyle, i zobacz, jak to wygląda. Pierwszy raz jesteśmy na takich targach, więc chcemy zobaczyć, jak to wygląda i tak dalej. No właśnie, wszystko jak do tej pory gdzieś tam na północy kraju, a u nas na południu po raz pierwszy. Powiedzcie mi, z jakiego miasta przyjechaliście? Z Bielska-Białej. No z Bielska-Białej. Bielsko-Biała, no to kurczę, prawie 60 kilometrów. Dobrze. Czyli rozumiem, że i dzisiaj, i jutro będziecie tutaj z nami. Zależy, chyba tylko dzisiaj. O, zła odpowiedź, ale myślę, że jak wejdziecie do środka, zobaczycie, jak tam wygląda sytuacja, to jutro też się pojawicie. Kogo chcecie spotkać z naszych gwiazd międzynarodowych najbardziej? Wszystkich. Co, przybić pionę z Czulem Sunem, albo raczej z Simeonem Pandą? Simeonem Pandą. Tak. To jest ta największa gwiazda. Okej, drodzy Państwo, zobaczcie, ile tutaj mamy nakręconych osób i tych osób z każdą chwilą przybywa, jest jeszcze więcej. Z całą pewnością podobnych wywiadów będzie również więcej. Do usłyszenia za chwilę. Drodzy Państwo, jesteśmy wciąż w tej kolejce ludzi, którzy chcą pojawić się na FitLife Expo. No i naprawdę dzieje się tutaj bardzo dużo, kolejka zwiększa się z każdym momentem. Kolega się nazywa? Krzysiek. Witamy Krzyśka bardzo serdecznie. Krzysiek, powiedz mi, co Cię najbardziej ściąga, co Cię najbardziej sprowadza na FitLife Expo? Dzisiaj to mnie sprowadzają moi znajomi, którzy startują w męskiej sylwetce. Ja też jestem zawodnikiem, więc, że tak powiem, łapię znowu motywację na przyszły sezon. No i przede wszystkim targi, bo przyjechałem z Warszawy, więc na FIWE nie byłem w tym roku, więc stwierdziłem, że może się wybiorę do Katowic i zobaczę, co tu ciekawego. Jak zareagowałeś na informację, że Diamond Cup jest po raz pierwszy w Polsce, że po raz pierwszy zawody z cyklu Arnolda, no to są jednak jakieś takie momenty przełomowe z całą pewnością. No fajnie, że w Polsce coraz bardziej się rozwija ta scena i że coraz więcej takich międzynarodowych zawodów jest u nas. Że te targi też się rozwijają, tak naprawdę coraz więcej tych międzynarodowych gwiazd do nas przyjeżdża. No i fajnie, że słychać, że coś się dzieje w tym kierunku, że nie tylko jakaś piłka nożna, ale też sport niszowy, że tak powiem, u nas w kraju jest coraz bardziej zauważalny, więc naprawdę fajnie. Na którą międzynarodową gwiazdę najbardziej się nastawiasz dzisiaj? Chyba na Pandę. Na Pandę mimo wszystko. Chulsun będzie po raz pierwszy w Polsce, a nikt go nie chce oglądać. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, no trochę nie moja, że tak powiem, estetyka sylwetki wymarzona. No bardziej jednak w Pandę celuję, jeżeli chodzi o proporcje i o estetykę, więc dlatego myślę, że on. Dobra jest. Bardzo Ci dziękuję i życzę miłej zabawy. Do zobaczenia. Olymp Nutrition, mega efektowne stoisko, bezpośrednio przy wejściu. Tutaj można powiedzieć w takim przejściu pomiędzy tym, co się dzieje w głównej części wystawowej, tam gdzie IFBB Diamond Cup, a miejscu, gdzie za momencik rozpoczną się zawody Arnolda. Skąd pomysł, żeby właśnie to miejsce wykorzystać? No i zobaczmy może, jak tutaj wygląda cała sytuacja, bo to stoisko wasze mega efektowne. No na samym początku muszę trochę Cię poprawić. Olymp Sport Nutrition, nie Olymp Nutrition. Jeżeli chodzi o stoisko, no, mamy w zwyczaju robić zawsze najbardziej efektowne, największe stoisko na każdych targach, na których się pojawiamy. Nie inaczej jest i tym razem. No, chcemy naszym fanom, naszym klientom, wszystkim sympatykom marki pokazać, zaprosić ich, pokazać, no, że mogą nas spotkać, mogą spotkać naszych ambasadorów, których będzie podczas tego weekendu całe mnóstwo. I to tak naprawdę dla nich. Te atrakcje, to wszystko, co tutaj widzicie, jest przygotowane właśnie dla fanów marki. I po tutaj jesteśmy. Powiedz może właśnie dwa słowa na temat tych atrakcji. Co planujecie? Wiem, że będzie tutaj Mariusz Pudzianowski, ale chyba nie tylko. Będzie Mariusz Pudzianowski, będzie Natalia Gacka, będzie Rafał Górka. Natalia z Rafałem będą mieli swoje treningi, one są zaplanowane na jutro. Chłopaki z STA Workout już się rozgrzewają, także tak naprawdę pierwszy ich pokaz odbędzie się w ciągu najbliższej godziny. Będzie Mateusz Płachta, aktualny mistrz Polski w street workoutcie.
No tych atrakcji będzie naprawdę sporo, a z ciekawostek powiem tylko, że w jednym z konkursów, które chłopaki mają zaplanowane, będzie również do wygrania koszulka z podpisem Roberta Kubice. Mówię o tym dlatego, bo wiele ludzi pytało na Facebooku, pytało o tą koszulkę. Z Robertem Kubicą jesteśmy aktualnie mocno na fali, stąd też myślę, że to będzie nie lada gratka. Drodzy Państwo, obowiązkowo trzeba się pojawić. Olimp Sport Nutrition ma produktów mnóstwo na najwyższej półce i wiemy o tym, że to jest sprawdzona marka, ale powiedz mi, co dzisiaj promujecie szczególnie? Dzisiaj promujemy tak naprawdę dwa nasze kluczowe produkty. Whey Protein Complex, odżywka wysokobiałkowa, to jest produkt, z którym wszyscy tutaj obecni mogą się zapoznać, zarówno odwiedzając Fit Bar, serwujemy tam fajne szejki z udziałem właśnie tego produktu. Drugi produkt, Redweiler, to jest nasza taka sztandarowa przedtreningówka, to jest produkt, który od kilku dobrych lat jest już z nami na rynku. To jest produkt, który jest rozpoznawalny. Ludzie, którzy chodzą na siłownię, którzy uprawiają kulturystykę czy fitness, na pewno ten produkt rozpoznają na półkach. Będzie szansa, żeby go spróbować, będzie szansa, żeby o nim porozmawiać. No, po to tutaj jesteśmy. Chętnie dowiemy się, co sądzicie na jego temat. Jesteśmy dla Was. Świetnie, bardzo Ci dziękuję. Drodzy Państwo, Olimp Sport Nutrition, mnóstwo atrakcji, mnóstwo fajnych produktów. Naprawdę warto pojawić się tutaj i sprawdzić to wszystko, co chłopaki przygotowali, bo jest tego naprawdę dużo.